automatico. Kochana, myślałem, że coś się stało. Mamo? Mamo, słyszysz? Mickiewicz? We własnej osobie. Co ty tutaj robisz? Co zrobiłeś z moją matką? Zjadłem. Co? Obudź się do cholery. Piszesz listy do mamusi, która nie żyje od 167 lat? No co, nie zdziwiło cię, że nigdy nie odpisała? Jak ty w ogóle śmiesz? Jak śmiesz tu być? Jak śmiesz przebierać się za moją matkę? Jak śmiesz paradować tak w damskich ciuszkach? To jest normalne? Dzisiaj... Już tak. Zresztą, Jul. Inaczej... bym cię tu nie sprowadził. No to ci się nie udało, bo właśnie wy... Wódki Kordian jeszcze nie widziałem. No już, Julek. Mama nie widzi. Możesz się chyba trochę... napić. Czego ty właściwie chcesz, co? Zagrajmy. To by w sumie tłumaczyło, dlaczego nie dostałem tych pieniędzy od mamy, o które prosiłem. Ty po prostu jesteś debilem. Siadaj i nie pitol już. Co? Co tu się dzieje w domu mojej matki? Muszę się napić. Zaraz, czekaj. Za każdego szacha musisz wypić karnego. Białe czy czarne? Co? Wszystko mi jedno. I tak cię ogram i będziesz leżał pod stołem, a potem na cmentarzu na roście. No, to się okaże, kto tu kogo ogra. To dopiero gambit hetmański. No, szybko go rozwiążę. Odpowiedź brzmi... Towiański. Trzeba było uciekać zawczasu. A ja wam mówiłem. Całej emigracji mówiłem. A co ty w tej emigracji znaczyłeś, co? Patrz na króla. Czartoryski. To znaczyłem. Patrz na ten rząd pionów. To my, emisariusze. A ty byłeś jego gońcem. Zawsze przed szereg. Zawsze. I zawsze dostawaliśmy największe razy. Patrz, czyim ja byłem gońcem. Myślałem, że dla samego Boga robię to, co robię. Kolumna dobrych duchów, tak? Tak. Rząd dusz. Lecz nie z Bogiem mieliśmy do czynienia, a z... Carem. Carem. Szatanem. Spójrz. Szybko zbliżyłeś się do Towiańskiego. Awansowałeś. Stanąłeś na czele tego... Jak to powiedziałeś? Tragikomicznego korowodu. Słuchałeś? Tak. Prawa ręka mistrza. Brat wieszcz. Witajcie, Chówcu Boży. Witaj, mistrzu Towiański. Bracie wieszczu, okaż nam, co ci dziś we śnie przypadło. Mistrzu. Co?
car Aleksander, syn mi się Pawłowy, w marach objawił. Zanim zaś dusz rzędy wpatrzone stały, ojce, córy, wdowy. Głowy skulone, zaciemnione wszędy, słuchały cara jurodiwej mowy. Gdy oczy otwarł, orzekł do mnie tedy: nie będzie bożych łask nad narodami, gdyście niepojednani z Moskalami. Zaprawdę, powiadam wam, spiszmy ten sen proroczy w liście, który przedłożony przed obliczem cara na Boże narody pokój sprowadzi. Ciągnęliście całą emigrację na dno. Car był zadowolony. W łasce. No nie, na pewno nie mógł spać spokojnie, bądź się przeraźliwie twojego kordiana. Wielka mi trylogia. Chwytaliśmy się wszelkich możliwych sposobów. Winiliśmy się za to, że nie walczyliśmy w powstaniu. A te zwykłe pionki na śmierć szły po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Przecież mąż 44 nie mógł tak po prostu ginąć w tłumie niepostrzeżenie. Nieprawdaż? Oczywiście. Powinien był zemdleć pod komnatą cara. Nic nie zrozumiałeś. Nikt tego nie zrozumiał. Dobra. Idź do swojej Seliny i jej nawiedzonego przyjaciela. Przynajmniej mam do kogo, mamin synku. Dosyć tego. Po co ty mnie tu przywiodłeś, co? Żeby się poobrażać? Taką nawalankę możesz sobie w radio urządzić. Po co te szachy? Co to za szarlataneria? Co to za diabelstwo? Wręcz przeciwnie, kochany. To nasze zbawienie. Zejdź na ziemię! Nie takie zadanie dostaliśmy. Łazić po Wilnie czy innym Paryżu i obrażać się nawzajem. Nie rozumiem. A świętego Piotra już nie pamiętasz? Będziesz się wypierał? Świętego Piotra? Deo patris et gloria et filio quia mortuis surrexit ac paraclito in seculorum secula. Amen. Słuchajcie, chętnie byśmy jeszcze razem pośpiewali, ale stary dzwonił. Macie niezałatwione sprawy na ziemi? Chodzi o podatki? Gorzej. O ludzi. Ja nikogo nie zabiłem. Ja też nie. Chyba. Wracacie na ziemię. Szef twierdzi, że tak nie może być. Musicie pogodzić swoich fanów i rozliczyć się z przeszłością. Między sobą i sami. Ktoś kiedyś napisał: kto na ziemi nie żył w zgodzie ni razu, ten w zgodzie z nikim nie będzie od razu. Święty Piotrze, obawiam się, że to nie do końca tak było. I tu się mylisz. Macie być w zgodzie od razu. Nie wiem, zagrajcie w coś. Szachy, warcaby. Przy tym się dobrze gada. Jedna partia musi wam wystarczyć. Kiedy to zrobicie, jesteście tu z powrotem. Nie martwcie się, nadal macie zarezerwowane miejsce w chórze, obok Dantego. Tylko najpierw załatwcie sprawy na dole. Gdzie będziemy? W Polsce. W odrodzonej Polsce. Nie zdziwcie się tylko, jakie dziwne to będą już czasy. Idę. Mam obowiązki. Wy za chwilę będziecie już na dole. Liczę na was. Stary też na was liczy. To co?
głowy do góry. I krzyż na drogę. Dziękujemy, święty Piotrze. Dziękujemy. I co? Watacha znowu w grze. Najwidoczniej. Co teraz? Idźmy. Nikt nie woła. On tak zawsze śmiesznie mówił. Stary. albo szef też tak mówił. Tak było. Jak to dawno temu było. No, trochę lat już będzie. Pamiętasz, jak próbowaliśmy się pogodzić w tym pierwszym liceum? A pamiętasz, jak to się skończyło? No jak? Ustawką! Kurczę. Jeszcze tyle do opowiedzenia zostało. A mamy tylko jedną partię. Jedną? Ale? Nikt nie powiedział, ile ma trwać. No nie. Możemy ją ciągnąć i dalej rozmawiać. Ty jednak nie jesteś takim skończonym debilem, jak myślałem, Julek. No, się w końcu prawo studiowało, nie? Gramy z Bogiem. Puchy? Możemy. Ty patrz. To w istocie jego miłosierdzie, że zostawił nam taką furtkę. Poza tym wódka. Skończyła się. Nie ma. No to idziemy kupić. Już idę. Miecz ostrobosieczny, a twarz moja błyska jak słońce w całej mocy wyświecone kołem. A gdy przede mną na twarz upadniecie czołem, powiem wam, jestem pierwszy i ostatni będę. Jestem pierwszy i ostatni będę. Thank you.